Myślę, że wielu z nas kiedykolwiek coś bolało, a wielu spośród nas ma także boli ich ciągle i często pewnie spotykają się z takimi zdaniami: nie histeryzuj, nie przesadzaj, poboli to przestanie, to nie może być taki wielki ból. I najczęściej mówią to ci, którzy nigdy bólu nie doświadczyli. W najnowszym numerze miesięcznika W drodze piszemy o tym, jak boli ból, jak się z bólem żyje. I trochę pytamy tych, którzy bólu doświadczają na co dzień, matki chorych dzieci albo ludzie, którzy są niepełnosprawni, jak ich dotyka ta choroba, jak w jaki sposób przeżywają to swoje zmaganie z ciałem. Pytamy także o to w ogóle, skąd ten ból jest, skoro Bóg jest dobry, Bóg jest wszechmocny, Bóg jest miłosierny, a jednak ból jest na świecie. Poczytajcie koniecznie. Wielu z nas narzeka na sztukę współczesną i mówi, że ta sztuka jest kompletnie niezrozumiała. Już religijna sztuka współczesna to jest jeden wielki kicz albo profanacja uczuć religijnych. Ale jest przecież taka sztuka religijna, która jest bardzo pobożna, bardzo dobra i wiele mówiąca. O tej sztuce także możecie przeczytać w najnowszym W drodze, a także o architekturze współczesnych kościołów, które kojarzą się nam generalnie z zabetonowaniem, totalnym bezguściem, ale jednak jest mnóstwo kościołów także w naszych miastach, które są zrobione naprawdę sensownie. O tym opowiadamy i próbujemy pokazać, jak ocalić to, co współczesne i to, co sakralne. W najnowszym W drodze przeczytacie także o tym, czy rzeczywiście ekolodzy mają swoją histerię i mówią o tym, że klimat się zmienia i wszystko źle i teraz w ogóle nie możemy używać dwutlenku węgla i musimy go ograniczyć. I pewnie słyszeliście na ten temat 100 tysięcy różnych rozmów. Żeby wam się to wszystko poukładało, to w rozmowie otwierającej najnowszy numer o tym, o co w tym wszystkim chodzi w tej zmianie klimatu i o czym chodzi w tej ochronie środowiska. Piszemy także o wielkiej nadziei dla butelek plastikowych. Czy wiecie, że istnieje 1 200 000 rodzajów grzybów, a jeden z tych rodzajów je plastik. Naprawdę taki grzyb istnieje. O tym także prosto z Muzeum pod Londynem reportaż specjalnie dla W drodze.